Cześć, kochani, witajcie. Dzisiaj będę opowiadać o jednym z najbardziej wpływowych ludzi, jacy w ogóle byli w Rosji kiedykolwiek. Skandale z jego udziałem, właściwie legenda, która wyrosła wokół jego osoby, niezwykła pozycja na dworze carskim, tajemnicza śmierć, a także skandale sprawiły, że jest to postać właściwie kultowa. Kim tak właściwie był człowiek, o którym mówiono, że nie potrafił umrzeć? Dziś bujamy się do przeboju Bonnie M., który swoją drogą nieźle opowiada tę historię w dużym skrócie, a ostatnio w radiach króluje odświeżony przez DJ-ów. To pokazuje, że jedno raz Putinowi się udało. Chciał zostać wieczny, no i w sumie wieczny jest. Dziś wam opowiem, jak to było, lecz jak zwykle w moich odcinkach nie będę tutaj dotykać zbytnio tła historycznego, ale jeżeli kogoś historia interesuje, to bardzo polecam prześledzić sobie tę postać dogłębniej właśnie z tym rzutem historycznym, bo ja przyznam, że spędziłam nad tym odcinkiem więcej czasu właśnie z tego powodu, że mnie to wciągnęło. Ale dzisiaj ten temat zostawię na boku, żeby było tak, jak na tym kanale powinno być. Skupimy się więc na jego biografii, na tym, jak to się stało, że caryca rosyjska uwierzyła, że jest zbawicielem właściwie. Myślę więc, że będzie dzisiaj ciekawie. W związku z tym, jak często nawet dziś o nim słyszymy, zdecydowanie można powiedzieć, że Rasputin to był wielki gwiazdor. Jestem bardzo ciekawa, czy ten odcinek was zainteresuje i mam wielką nadzieję, że tak. Zapraszam was serdecznie. Data narodzin Rasputina nie jest pewna. Jego córka, Maria, podała, że urodził się 23 stycznia 1871 roku i był zwykłym syberyjskim chłopcem, który miał poniekąd szczęście, ale nie tylko. Bo wiele osób mówiło, że miał wielki dar, ale także na pewno pomogło mu też to, że żył w bardzo specyficznych czasach, w czasach, w których wierzono w spirytualizm i mistycyzm. Jednak Rasputina te tematy od zawsze kręciły, dlatego też, kiedy już był młodym chłopakiem, zdecydował się wyruszyć w świat, by poszukać swojego przewodnictwa duchowego. Odwiedzał kolejne klasztory i pustelnie. Ostatecznie sam został uznany za zakonnika, choć nigdy nie złożył ślubu. W 1893 roku wybrał się do Centrum Prawosławnego Świata, do klasztoru na górze Athos. I od tamtejszych zakonników pobierał nauki, uczył się teologii, ale nie szło mu zbyt dobrze, bo był półanalfabetą. Nikt nie przykładał wcześniej wagi do jego edukacji. Z tego powodu, mimo że bardzo często pokazywał, jak dobrze ją zna, tak naprawdę nie był w stanie nigdy przeczytać Biblii w całości. Ale te wyprawy i to, co mówił, pozwoliły mu na to, żeby po powrocie do Rosji postrzegano go jako egzorcystę, a także jasnowidza i uzdrowiciela. I to w konsekwencji, bardzo skracając i kondensując tę historię, pozwoliło mu trafić na dwór. Ale tu musimy się nieco cofnąć w czasie, ponieważ już wiele lat wcześniej caryca Aleksandra Romanowa bardzo pragnęła mieć syna, po to, aby mieć następcę tronu. Jednak za każdym razem, gdy na świat przychodziło jej dziecko, była to córka. W pewnym momencie już w ogóle się nie cieszyła, tylko chęć posiadania syna sprawiła, że można było śmiało powiedzieć o obsesji. Modliła się dniami i nocami do Boga o to, żeby dał jej potomka. W końcu wymyśliła sobie, że jedynie za sprawą pomazańca, kogoś, kto ma większy kontakt z Bogiem, będzie w stanie dopiąć swego i w końcu doczeka się upragnionego dziecka. Ale w 1904 roku przyszedł na świat upragniony syn. Niestety szybko okazało się, że choruje na poważną, jak na tamte czasy, przypadłość. Aleksiej cierpi na nieuleczalną chorobę krwi. Hemofilię. Cesarzowa oczywiście po raz kolejny oddała się modlitwom i marzyła o kimś, kto przyjdzie i będzie w stanie uleczyć jej wymarzonego, wyczekanego syna. I to się nazywa znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo wtedy na jej drodze stanął właśnie Rasputin, który kiedy tylko dowiedział się o przypadłości syna carycy, postanowił mu pomóc i stwierdził od razu, że będzie w stanie. No i świadkowie twierdzą, że faktycznie było coś na rzeczy, ponieważ potrafił swoimi gestami czy czynami zatamować długotrwały krwotok u chłopca. I z biegiem czasu już nie ulegało wątpliwości to, że obecność Rasputina bardzo pomagała chłopcu i miała dobroczynny wpływ na jego zdrowie.
W pewnym momencie Rasputin stał się więc właściwie członkiem rodziny. Cesarzowa nie ukrywała, że czuła spokój tylko wtedy, kiedy był w pobliżu i za każdym razem, kiedy działo się coś złego, mógł użyć swojej magii, czarów czy wpływu i siły Boga na to, żeby pomóc rodzinie. Była nawet sytuacja, kiedy chłopiec według lekarzy miał nie dożyć ranka, ale wezwano Rasputina, on przyszedł, pomodlił się nad dzieckiem, a rano chłopiec już czuł się lepiej, siedział o własnych siłach. I wszystko wskazywało na to, że najgorsze jest za nim. Kiedyś też, kiedy bardzo uskarżał się na ból głowy, a dokładnie ból ucha, który sprawiał, że nie był w stanie spać, siedzieć, krzyczał w niebogłosy, zadzwoniono do Rasputina, którego akurat nie było na dworze. Ten powiedział chłopcu, że nic go nie będzie bolało, żeby położył się spać i chłopiec po 15 minutach spał. No i wiecie, po pierwsze, takie zdolności. Po drugie, przyjaźń z carycą. Po trzecie, przebywanie na dworze i doradzanie właściwie już, no bo wiecie, jeżeli widzicie teoretycznie, że ktoś pomaga waszemu dziecku w nieuleczalnej chorobie, tak o, no to uważacie go za człowieka, który ma jakąś tam ponadprzyrodzoną moc. I w takim wypadku pytano go o zdanie też w innych sprawach, na przykład w sprawach politycznych. To sprawiało, że jego pozycja była wręcz niepodważalna, niesamowita, no i wiele osób chciało się ogrzać w jego blasku, a także mieć korzyści ze znajomości z nim. Przekazywano mu noty, prośby, petycje wraz z podarkami w nadziei, że wstawi się w ich sprawie u cara. Jedne źródła głoszą, że te podarki przyjmował, ale przekazywał biednym, inne już takie dla niego dobre nie są. Wielokrotnie też wymieniając, że mężczyźni oddawali w prezencie również swoje córki i żony, ale Rasputin jako zakonnik, za jakiego się podawał, początkowo tych prezentów nie przyjmował. Ale z biegiem czasu i przez to, że w sumie też był trochę nakręcony na tę tematykę, zaczął wierzyć, że faktycznie ma nadprzyrodzone moce. Zaczął uważać się za człowieka dotkniętego przez palec Boży i uznawał, że ktoś, kto zwrócił jego uwagę, jest w jakiś sposób namaszczony i na niego trzeba postawić. Z biegiem czasu miał też bardzo duży wpływ na politykę, przez co w Rosji pojawiali się bardzo różni ministrowie i tak dalej. Cesarzowa w pewnym momencie zaczęła go traktować jako swojego najlepszego przyjaciela. I nie było to w sumie bezpodstawne. W pewnym momencie zaczęto go nawet nazywać trzecią osobą u władzy w Rosji. A kto lubi historię, ten wie, że w tym czasie w Rosji nie działo się najlepiej. Ale wróćmy do tych prezentów w postaci kobiet. Bardzo mnie boli, że to mówię, no ale takie były fakty. Byli mężczyźni, którzy uważali, że kobieta jest świetnym prezentem. Tym bardziej, że Rasputin miał opinię niesamowitego kobieciarza. Mówiono o tym, że on potrafi niesamowite rzeczy w te klocki. Miał sypiać z carycą, no bo gdzie przyjaźń bez innych uciech? Miał też mieć kochanek na pęczki, no i ogólnie potrafił ponoć władać bardzo nieźle swoim przyrodzeniem. Jedna z najsłynniejszych opowieści o Rasputinie mówi o tym, jak w 1915 roku odwiedził restaurację Jar. Upił się, zdjął spodnie i zaczął przechwalać wymiarami swojego członka. Wykrzykiwał, że za jego pomocą rządzi carycą i całą Rosją. Że Aleksandra modli się do jego przyrodzenia. Ale historycy, którzy badali tę sprawę, mówią, że nic takiego nie miało miejsca. A takie historie były opowiadane po to, żeby zdeklasować Romanowów, ponieważ jeżeli wierzą takiemu człowiekowi, to sami muszą być miernotami. No i też o to, żeby w końcu może car przejrzał na oczy i stwierdził, że nie będzie z takim człowiekiem miał do czynienia, ale to wszystko nie przynosiło skutku. Dlatego też zaczęto kombinować inaczej. Szybko pojawiły się osoby, które chciały usunąć go ze stanowiska, ponieważ po pierwsze przez przypadkowość jego decyzji miał duży wpływ na politykę i trudno to było przewidzieć, a po drugie no po prostu wielu osobom to nie pasowało. Że taki, o, Rasputin rządzi tak naprawdę Rosją. Bardzo krytykowano więc reżim Romanowów, bo wystarczyło powiedzieć, w pałacu rządzi lubieżny i obłąkany mnich. Każdy więc rozumiał, jak nisko upadła rodzina Romanowów. Ale prawda jest taka, że po prostu Mikołaj jako car był dość wierny. I cały czas praktykowano ośmieszanie w jakiś sposób. I w pewnym momencie wyszło to, że wszyscy wierzyli, że jest z niego taki ogier, ale jakoś wcale wśród ludności go to nie ośmieszało. Doprowadziło to do opowieści o setkach zdesperowanych dziewcząt i szalonych orgiach. Mówiono nawet, że to Rasputin był ojcem Aleksego, że podczas wizyt w klasztorach wystawiano mu mniszki do seksu i tak dalej, i tak dalej. Jednak trzeba przyznać, że jako na mnicha klasztornego, na jakiego się krygował, miał dość dziwne przyzwyczajenia, ponieważ z biegiem lat
Te kobiety, które ulegały tym plotkom i które mu przysyłano, zaczęły go kusić. Początkowo był dla nich wielką podporą. Przychodziły do niego bowiem głównie takie złamane psychicznie osoby, które myślały, że właśnie pomoże im z Bożą pomocą rozwiązać ich problem. Ale w pewnym momencie sam Rasputin też się w tym pogubił, ponieważ no, uznawał, że skoro jest taki oświecony, no to może taki stosunek też jakoś tam pomoże w tym temacie. A nawet mówiono, że potrafił się znęcać nad kobietami. Córka jego też mówiła, że no, przyznaje, że ojciec miał romanse, jednak na pewno nie było tak, jak wszyscy mówią, że był aż takim ogierem. Natomiast przyznawała, że potrafił być wybuchowy. A świadkowie mówili, że na przykład była jedna kobieta, która uważała go za Boga, za następcę Jezusa Chrystusa i w związku z czym oddawała mu się non-stop, nawet kiedy on nie chciał i kiedy się nad nią znęcał. A sam Rasputin mówił, że według niego wstąpił w nią szatan i po prostu przychodzi go kusić. Ale z opowiadań historyków też jest to zaskakujące, że ponoć właśnie wiele kobiet było w jego domu na co dzień, sprzątały mu, usługiwały, sprzątały za nim jedzenie, które rozrzuciła, także prały mu gacie, które ponoć zostawiał wszędzie. A trzeba przyznać, że ani przystojny, ani schludny to on nie był. Widzicie na tych zdjęciach, one są oczywiście bardzo stare, więc być może nie oddają w pełni jak wyglądał, ale to nam wystarczy. Ciachem zbytnim nie był, a na dodatek ponoć jak przystało na chłopa z Syberii, nie za bardzo interesowała go higiena osobista, dlatego na co dzień po prostu potrafiło od niego nieźle dawać. Ale wiele osób też mówiło, że naprawdę miał niezłe zdrowie. No i w sumie sposób, w jaki odszedł z tego świata, też na to wskazuje, ale mówiono, że jak już zaczął z jakąś dziewczyną się bawić wieczorem, to mógł skończyć dopiero rano, bo taką miał krzepę. I Rasputin w pewnym momencie zorientował się, jak złą ma sławę, ale wiele sobie z tego nie robił. Uznał, że jego sukces jest tego wart, by niestety taka zła sława się pojawiła i dobrze już wtedy przewidział, że być może stanie się postacią kultową. Sam mówił, że chciałby, żeby pamięć o nim była nieśmiertelna. W pewnym momencie nawet chełpił się rozgłosem i swoją złą sławą. Stał się takim prawdziwym rosyjskim celebrytą tamtych czasów. Po rewolucji w 1905 roku prasa uzyskała sporą wolność i gazety nieustannie pisały o Rasputinie w brutalny sposób. Car Mikołaj dostawał szału i wrzeszczał do swoich ministrów, czy nie można czegoś zrobić, żeby te pismaki się zamknęły, ale oni jeszcze bardziej atakowali Rasputina, wyciągając szczegóły z życia prywatnego carskiej pary. Jednak cokolwiek nie zrobili, carska para nadal bardzo wspierała Rasputina i nie było w ogóle szans na to, żeby się z nim rozstali. Dlatego w pewnym momencie niestety postanowiono go zamordować. Latem 1914 roku pewna szalona kobieta chnęła go nożem. Zadała mu wiele ran, ale przeżył. Potem była szalona policyjna intryga. Minister spraw wewnętrznych wysłał swojego agenta z propozycją: dostaniesz górę pieniędzy, jeśli zabijesz Rasputina. Ale przez te próby, które nie dochodziły do skutku, Rasputin jeszcze bardziej uważał się za wysłannika Boga, któremu właściwie nic wielkiego nie może się stać. Niestety przekonał się, że to nieprawda podczas kolejnego zamachu, który zaplanowano na jego życie. Zamach miał miejsce nocą z 29 na 30 grudnia 1916 roku. Rasputin został zwabiony do pałacu pod pretekstem poznania słynącej z urody Iriny Aleksandrówny. Tam poczęstowano go zatrutym winem i ciastem. Ale Rasputinowi tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. O, naprawdę musiał to być chłop jak dąb. Ku zaskoczeniu zamachowców trucizna jedynie go osłabiła. Wówczas uznano, że trzeba się z nim rozprawić inaczej i zaczęto do niego strzelać. Ale też początkowo tylko go postrzelono, dlatego Rasputin, postrzelony i otruty, zaczął dusić swojego oprawcę. Wiecie, trochę go to jednak dojechało, więc niestety mu się nie udało. Został związany i utopiony. Jego pogrzeb odbył się w Parku Carskim. Uczestniczyła w nim rodzina carska. Caryca przed zamknięciem trumny włożyła do niej ikonę, na której podpisali się wszyscy uczestnicy pogrzebu. Ale niestety po rewolucji i obaleniu monarchii nowy rząd nakazał wykopanie trumny z ciałem, spalenie, a prochy rozrzucono na wietrze. Wygląda więc na to z perspektywy czasu, że Rasputin sam uległ nieco swojej propagandzie. Najpierw uwierzył,
pod wpływem swoich czynów, że ma faktycznie dar od Boga. Później pod wpływem tego, co mówili ludzie, uwierzył, że jest w stanie zrobić wszystko, wszystko pokonać i nic nie jest w stanie go zniszczyć. Ale chyba największym jego błędem było to, że mimo, że nie miał o tym zielonego pojęcia, uznał, że skoro wszyscy go tak kochają, to będzie z niego też świetny polityk. No ale chyba był jedną z pierwszych osób, która stwierdziła, że nieważne jak gadają, ważne by nie przekręcali nazwiska. No i chyba mu się udało, skoro dzisiaj o nim mówimy i skoro w radio słyszymy o nim piosenki. Swoją drogą, ta historia opisana w piosence przez Bonnie M. jest dość stronnicza. Pokazuje bowiem Rasputina właśnie tak, jak o nim plotkowano. Ale w sumie, czy właśnie nie tego chciał? Ciekawe, jakby się dzisiaj bawił przy tej piosence. Dajcie znać, jak wam się podobała ta historia. No, trzeba przyznać, że dzisiaj opowiadałam o celebrycie, ale jest to opowieść z historią i polityką w tle. Bardzo mnie więc interesuje, czy chcecie takich więcej i czy w przyszłości również powinnam poruszać tego typu tematy. Dla wszystkich, którzy świetnie siedzą w historii, powiem jeszcze raz to, co na początku. Zdaję sobie sprawę, że przeleciałam przez tę historię nieco po wierzchu. Ale właśnie tak chciałam, więc jestem ciekawa, czy taka prosta, przystępna forma również wam odpowiada. Bardzo dziękuję wam za to, że byliście ze mną do samego końca i oczywiście widzimy się niebawem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. No i na Facebooku też jest grupa przyjaciół kanału Pauli Rodak, więc jeżeli przyjaźnicie się ze mną, to nie może was tam zabraknąć. A my widzimy się w kolejnym odcinku, który pędzę dla was przygotowywać, czytając komentarze i wasze propozycje, o kim ten odcinek powinien być. Pa!